Podcast NSM Nowoczesna sprzedaż i marketing Odcinek 74 Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem właścicielem Sellwise.pl Firmy, która poprzez doradztwo i szkolenia pomaga w sprzedaży. Moją największą pasją, dookoła której zbudowałem swój zawód, jest sprzedaż i marketing w firmach B2B. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich podcastach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak ich używać w sprzedaży. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym mierzysz się ze sprzedażą, ten podcast nie pozwoli ci się nudzić. Tytuł odcinka to: Dlaczego handlowcy nienawidzą marketerów. Cześć, witajcie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Dzisiaj o temacie z życia wziętym, zresztą jak zawsze w naszym podcaście mówimy o tematach, które rzeczywiście dotyczą ludzi sprzedaży i marketingu. I ten temat to temat konfliktu na linii sprzedaż i marketing, konfliktu, który trwa od dawna, konfliktu, który niełatwo rozwiązać. I specjalnie do tej rozmowy zaprosiłem Karola Kierzela, który u nas zajmuje się marketingiem B2B, pomaga naszym klientom układać ich działania marketingowe. Karol jest od ponad 10 lat związany z marketingiem i praktycznie od początku swojej kariery budował doświadczenie swoje, tworząc struktury działu sprzedaży i marketingu w różnych projektach. U nas, w naszym Sellwise. Jest bardzo, bardzo skutecznym konsultantem, z którym ja też bardzo często współpracuję w parze przy projektach. No i teraz pierwszy raz możecie go usłyszeć na łamach naszego podcastu. I właśnie temat, o którym będziemy mówili, to temat konfliktu na linii sprzedaży i marketingu i potencjalnych sposobów na rozwiązanie tego konfliktu. Zanim zacznie się właściwa część odcinku, też skorzystam z krótkiej chwili i pamiętajcie, że warto subskrybować ten podcast. Jak klikniecie ten magiczny przycisk subskrybuj, to treści. Co tydzień w poniedziałek pojawią się na waszym urządzeniu mobilnym, gotowe do odsłuchania. Ale teraz, żeby nie przedłużać, zachęcam was do wysłuchania głównej części odcinka. Cześć Karol. Cześć Szymon. Wiesz co, problem jest trochę, bo wiesz co, te, te lidy, co to nam podsyłacie są strasznie beznadziejne, wiesz I, i, i problem jest taki, że prezes nas ciśnie wiesz, na wynik, a to te od was to są jakieś takie, wiesz, gmaile pierdoły same przychodzą z tego działu marketingu. Też nam się ale dzwonić nie chce. Prób ale próbowałeś, próbowałeś do w ogóle do nich dzwonić, czy tylko znaczy, tak, tak, wiesz? Tak, tam, tam dzwonimy, 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 wiesz, Karol, dzwonimy. Znaczy, wiesz no jak ja patrzę w CRM to widzę że są lidy i są kompletnie nie nie wysłano żadnego maila. Wiesz mam wrażenie, że no. to co robimy jest bez sensu. No ale bo wiesz, bo te wasze lidy są, 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 no są słabe, nie? To po prostu szkoda czasu, wiesz, żeby dzwonić czasami. No no dobra, a jakie lidy byś potrzebował? Wiesz co, takie lead bym chciał, że, że oni już tak wiesz, tak chcą kupować, nie? No bo przecież to chyba po to mamy ten wasz dział marketingu, żebyście robili normalne lidy, a nie takie pierdoły. No dobra, a jak ten, ile ile tych lidów ma zadziałać u ciebie? To jest tak, że jeden na dziesięć wystarczy, czy chciałbyś, żeby wszystkie działały? Nie no, wszystkie. No przecież no to, to nie wiem, no to po co was mamy, nie? Wszystkie. No dobra, a słuchaj, to może opowiedz mi, co oni tam potrzebują, bo wiesz, no jakby nie mamy żadnej informacji od was, nie? CRM jest pusty, żadnych notatek nie ma i ciężko tutaj coś wykombinować, jeżeli będziemy zgadywać. No ale to chyba wiecie, czego potrzebują, nie? No tak, no tylko, że wy rozmawiacie z klientem, nie? A my właściwie tak mamy ten ograniczony dostęp jednak do klienta. No, ale to znowu, jak my wam powiem jakiś ten, to wy zrobicie jakieś głupie wpisy na social media, ha, 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 ha i nic z tego nie będzie. No, no tak, tylko skądś te Lidy w Ceremie muszą się wziąć, nie? To nie jest tak, że one same się pojawiają, bo potem Ty mówisz, że w Ceremie widzisz Lidy, a one się skądś biorą, nie? No dobra, no ale, to, ale to wiesz, co powiem ci z innej strony, nie? Ehm, moglibyście robić coś naprawdę ciekawszego zamiast tylko wysyłać mailingi. Ja czytałem w internecie widziałem różne fajne rzeczy i wyrobicie same, same takie pierdoły, które po prostu już są, wiesz, od, od lat nie żyją. No wiesz, my robimy to, co w miarę działa, nie? Mamy też swoje jakieś budżety, już nie mówiąc o tym, że te budżety często idą na jakieś działania sprzedażowe, obiadki z klientami, gdzie moglibyśmy z tego zrobić jakiś porządny marketing. Ale wiesz co, bo mi też denerwuje, jak wy na spotkaniach z prezesem, jak siedzimy, to pokazujecie te wasze tabelki i w ogóle, o, ojeju, i tyle lidów, a my wiemy doskonale, że te lidy są po nic. I widzimy, że to w praktyce nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem, Karol. Wiesz, bo my mamy, mamy to, co możemy mierzyć, nie? No bo potem taki lit trafia do działu sprzedaży, ty do mnie przychodzisz i mówisz, że ten lit jest do bani i dlatego nie sprzedaliście. No a to trochę jest takie, że wiesz, że na mnie idzie, no to może zrzucimy na marketing. A, Karol. A może to zrobimy tak, słuchaj, że to wy będziecie sami dzwonić do tych klientów i nam dacie już wtedy, jak już będzie, jak oni będą chcieli rzeczywiście kupić, Co ty na to. No dobra, a wtedy dacie dam prowizję od sprzedaży, której my nie, no, nie mamy mam, normalnie? To... No, no nie no bo to, to jakby wy nie sprzedajecie nie no tutaj to już będzie trochę inaczej kurczę to może już przestańmy, ale, ale paczka jak chyba daleko można byłoby, jak daleko można byłoby ciągnąć tą dyskusję nie można można bo tutaj jest bardzo dużo elementów które są takie potencjalnie konfliktowe no, ale to jakiś, jakiś w ogóle ogrom. Patrz, ja teraz normalnie poczułem prawdziwe emocje. No, trochę, trochę tych emocji zbieramy na co dzień w pracy z klientami, nie? no bo to nie są jakieś wydumane historie, tylko tak po prostu jest naprawdę w momencie, kiedy rozmawiamy z naszymi klientami i oni mają jakieś działy marketingu, działy sprzedaży, no to, to jest norma, że tak wyglądają te relacje. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jak my ten projekt prowadzimy, to jakoś tak lżej to idzie, bo, no bo ty jesteś w stanie wtedy połączyć jeden i drugi dział, bo wiesz, z czego te problemy się biorą. No ale właśnie, z czego te problemy się biorą? Weźmy nazwijmy kilka tych obszarów, kilka tych elementów. Jaki byś pierwszy wyciągnął, który jest źródłem problemów? Obszar. So, mam wrażenie, że głównym problemem jest brak komunikacji między działami. Że najczęściej w firmach to są takie Dwie odrębne komórki, które w żaden sposób nie komunikują się ze sobą, nie wiedzą do końca, na czym polega praca drugiej strony, i z tego wynikają konflikty, bo każdy ma wrażenie, że robi swoją robotę najlepiej, jak potrafi, natomiast nie dostaje wsparcia z drugiej strony, różnego typu wsparcia, no bo każda strona ma jakieś argumenty, każda strona ma jakieś problemy. Ale wiesz co, to ja do tego dodam jedną rzecz, która, no bo jak podcast i mówimy szczerze, to mówimy szczerze. Wydaje mi się, że w bardzo wielu przypadkach, oprócz tego, że te działy są osobno, to tak naprawdę jeden dział jest święcie przekonany o głupocie drugiego, i drugi święcie przekonany o głupocie tego pierwszego. To znaczy, bardzo często zdarza mi się widzieć takie sytuacje, w których na przykład szef marketingu podchodzi do handlowców, na przykład tak wiesz, z góry, nie, i oni to czują, czują, że gość traktuje ich z góry, czy dziewczyna, i po prostu jest taki wiesz, no wy tam z tej sprzedaży, to tam. Pff. My tutaj robimy prawdziwe rzeczy. I odwrotnie, nie? że ci handlowcy mówią do tych marketerów identycznie, że, ach, wy w tym marketingu to nic nie robicie, tylko te obrazki, maile, nic z tego nie wynika. Pytanie, na ile w ogóle wiesz w takiej atmosferze przekonania o głupocie drugiej strony w ogóle można mówić o komunikacji? Myślę, że jeżeli konflikt jest tak głęboko zakorzeniony, to trzeba tutaj zacząć po prostu od podstaw i po prostu wytłumaczyć i zrozumieć, jakie miejsce ma dany dział w organizacji. Bo to trochę wynika z tego, że ok, dział sprzedaży jest mega ważny. Jeżeli nie ma sprzedaży, to nie ma firmy. Natomiast dział marketingu może mieć trochę szersze spojrzenie na pewne procesy w firmie, niż dział sprzedaży, który skupia się na no, trochę innej perspektywie i na trochę też innych celach. Także każdy ma tutaj swoją perspektywę, i jeżeli. Jeżeli tego nie potrafimy w jakiś sposób ująć, to rzeczywiście może się to sprowadzić do tego, że każdy będzie się wywyższał i każdy będzie uważał, że jego praca jest więcej warta. A na ile Twoim zdaniem dział marketingu też powinien być nazywany działem sprzedaży? Dodam tylko krótki komentarz, że wydaje mi się, że bardzo duża część działów marketingu za bardzo skupia się na generowaniu leadów ilościowo. Czy liczbowo, bo, bo po prostu zarząd wymaga, żeby było 100 lidów, to nie robią 100 lidów, ale na przykład rzadko zdarza mi się spotykać działy, które rozliczane są ze sprzedaży działy marketingu rozliczane ze sprzedaży. Czy się spotkałeś i czy Twoim zdaniem ma to sens? Z mojego doświadczenia wynika, że właśnie najlepiej w firmie funkcjonują takie działy marketingu, które są mocno zintegrowane z działem sprzedaży i tak naprawdę no, na odwrót to samo. To znaczy, jeżeli ten marketingowiec czy handlowiec pracują ze sobą na co dzień i jakby te cele ich wzajemne się przenikają ze sobą, to to ma najlepszy efekt taki holistyczny dla firmy, bo oprócz takich działań, właśnie ilościowych, pojawiają się bardziej działania jakościowe, które sprawiają, że te lidy są wyższej jakości. Handlowcy też, handlowcy też lepiej widzą, na czym polega praca marketingowca. I łatwiej jest się im odnieść do tego. To już przestaje być jakieś takie, wiesz, takie czary mary, jakieś mambo-jumbo, które gdzieś tam się dzieje w, w pokoju obok, tylko pojawiają się konkrety i też pojawia się wzajemny wpływ, bo na przykład ja uważam, jako marketingowiec, że handlowcy są prawdziwą skarbnicą wiedzy o klientach. I Jeżeli nie zachodzi, Dobra komunikacja pomiędzy działem marketingu a działem handlowym, to po prostu marketing traci bardzo dużo z tego, co mógłby zyskać, jeżeli chodzi o wiedzę o klientach podczas współpracy z handlowcami. Ale to na przykład z mojego doświadczenia, wybudowanie tej komunikacji to musi być proces, czyli, czyli jakby wydaje mi się że nigdy mi, może nawet nie, że mi się wydaje, nigdy nie widziałem dobrej komunikacji na tym poziomie o klientach działu sprzedaży do działu marketingu. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy marketing mówił: "Mówcie nam, mówcie co u tych klientów." Wszędzie tam, gdzie widziałem dobrze działającą komunikację, to było coś takiego, że dział marketingu miał wspólnie z działem sprzedaży wypracowaną jakąś personę, jakiś dokument, jakiś cokolwiek. Handlowcy pracując na jednym dokumencie z marketingiem raz, raz na tydzień, raz na dzień wpisywali tam nowe rzeczy, które zauważyli. Wiesz, że, że, że za rzadko jest tak, że marketing myśli procesowo jak procesowo pozyskiwać od handlowców tę wiedzę? Bo to jest w świętym interesie dział, działu marketingu, żeby tą wiedzę pozyskać. No bo inaczej nie będą robili dobrych kampanii. Że bardzo rzadko działu marketingu podchodzą do tego zagadnienia procesowo. Więc pytanie do Ciebie: jak Twoim zdaniem najlepiej tą wiedzę od handlowców zbierać? Jak to powinno wyglądać? Wiesz, Dla mnie takim podstawowym źródłem wiedzy to jest CRM. CRM, który jest dobrze prowadzony. To znaczy. Myślę, że sam ze swojego doświadczenia wiesz, jak rzadko prowadzi się w prawidłowy sposób crm -y w firmach. To znaczy, one są albo traktowane po macoszemu, albo e, tych informacji totalnie brakuje e, nie są opisywane telefony, nie są opisywane kontakty z klientami czasami całe procesy, całe, całe projekty przebiegają bez porządnej notatki. To znaczy, mamy dane kontaktowe do klienta w systemie, a całą wiedzę, Handlowiec trzyma na jakimś notatniku, w jakimś Excelu, albo wręcz na kartce papieru gdzieś na swoim biurku. Dla mnie to jest podstawa, żeby CRM był dobrze wypełniony i żeby marketing miał dostęp do tej wiedzy, która tam powinna się znaleźć. Natomiast to nie wszystko, bo wydaje mi się, że żaden CRM, szczególnie w takich organizacjach, które mają to w zasięgu, to znaczy organizacjach powiedzmy średniej wielkości. Gdzie te działy marketingu właściwie nawet tak geograficznie pracują blisko siebie, w tej samej lokalizacji, w tej samej siedzibie, nic nie zastąpi takiego bezpośredniego spotkania. To znaczy możliwości porozmawiania, nawet po prostu takiej życzliwości, gdzie pracownik marketingu przychodzi do działu handlowego i rozmawia z handlowcami o jakichś bieżących problemach, bieżących tematach, które się pojawiły. Być może nawet jakichś wzmiankach na temat działań marketingowych, chociaż oczywiście to jest mrzonka, bo rzadko kiedy klienci sami z siebie się spowiadają ze swoich wrażeń na temat marketingu firmy. Chyba, że marketing nauczy handlowców o to pytać. U nas na przykład w Sellwise jest silny sprzedażowy proces, w którym e, każda osoba, zresztą jak kiedyś dzwoniliście do Sellwise albo pisaliście, to wiecie, każdy klient dostaje pytanie jak pan do nas trafił? No to jest informacja bardzo ważna z perspektywy naszego marketingu. Pytanie Jakie informacje są potrzebne dla marketingu od sprzedaży? Czy jak jesteś marketerem, to czego Ty konkretnie od tej sprzedaży potrzebujesz? Jakie no jeżeli, informacje? Tak, jeżeli chcemy mierzyć marketing w prawidłowy sposób, no to to jest taka podstawowa informacja, o której mówisz. To znaczy, musimy wiedzieć, skąd pochodzi ten lead. Dlatego, że często jest tak, że dział marketingu generuje pewne leady, o których wiedza ucina się na etapie wejścia w lejek sprzedażowy. Ten lead trafia do działu sprzedaży i nagle po prostu znika, jeżeli chodzi o perspektywę działu marketingowego. Znika na przykład dlatego, że był kontakt telefoniczny, potem przechodzi to w taką relację bezpośrednią, na przykład CRM przestaje być uzupełniany. I wtedy ciężko temu marketingowcowi wiedzieć, które działania się lepiej sprawdzają, a które po prostu nie działają. I tak naprawdę zaczyna pracować wtedy na samych liczbach, na samych ilościach lidów, a nie na ich jakości, bo też nie jest w stanie ocenić jakości, nie wie, co się dalej dzieje z tym, z tym lidem. Więc taka informacja o źródle jest bardzo ważna. Natomiast informacje takie jak na przykład poziom obrotów, czy wysokość sprzedaży, jakie produkty zostały sprzedane, jakie usługi zostały sprzedane do danego klienta, to wszystko jest istotne, dlatego że to są dane, które mogą się przekładać na pewne rozpoznanie rynku i też na tworzenie kampanii reklamowych w przyszłości. No tak, no ale to rozumiem to tak. Na razie potrzebujesz ode mnie jako od sprzedaży, potrzebujesz wiedzę, jak który lid się kończy, w sensie takim, czy się przekłada na sprzedaż, czy się nie przekłada. Pewnie będziesz się interesował tym, czy lidy na przykład, nie wiem, z Facebooka mają wyższą konwersję niż lidy z chociażby. Jakich danych jeszcze będziesz poszukiwał ode mnie od sprzedaży? Podczas rozmów z klientami pojawia się bardzo dużo tematów, które mogą się potem przekładać właśnie na albo statystyki, albo na kampanie marketingowe, na komunikaty marketingowe, które właśnie się w nich znajdą. No bo w momencie, kiedy przechodzimy do lejka sprzedażowego i następuje taki bezpośredni kontakt z działem handlowym, pojawiają się pierwsze pytania, pojawiają się pierwsze wątpliwości, handlowiec musi pracować nad tą sprzedażą marketingowcom może się wydawać, że to jest tak, że w momencie, kiedy jest wysłany lead do działu sprzedaży, to oni właściwie powinni już sprzedać i to wszystko. Natomiast każdy, kto chociaż trochę sprzedawał w życiu, wie, że to nie jest takie proste. To nie jest tak, że każdy lead właściwie przychodzi gotowy i teraz tylko trzeba sprzedać i zainkasować premię za tą sprzedaż, tylko tam jest bardzo długi proces, a w niektórych firmach to naprawdę jest no, rozbudowana kwestia. Dlatego, żeby teraz nie zgubić wątku, Dlatego to jest takie ważne, żeby te wszystkie wątpliwości, ten cały, ta cała złożoność sprzedaży, ona została udokumentowana. Dlatego, że dla działu marketingu to są właśnie takie jakościowe dane, które potem przekładają się na to, co będzie tworzył w przyszłości, po to, żeby dostarczać coraz lepszej jakości lidy, albo żeby rozwijać sprzedaż w jakimś określonym kierunku. A powiedz mi, Twoim zdaniem, marketer powinien jeździć z handlowcem czasami do klientów? Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest bardzo dobra praktyka. Powiem więcej, tak naprawdę uważam, że dobrze by było, gdyby każdy marketingowiec popracował trochę w dziale sprzedaży i podobnie, jeżeli chodzi o handlowców, fajnie by było, gdyby każdy handlowiec, chociaż trochę czasu spędził w dziale marketingu, spróbował samemu przeprowadzić czy stworzyć tego, jakieś kampanie marketingowe, jakieś komunikaty marketingowe i zobaczył, na czym polega ta praca i w jaki sposób te dwa działy tak naprawdę się uzupełniają. Okej, okay, a, a może inaczej? Wyobrażasz sobie osobę, która pracuje w dziale marketingu i w dziale sprzedaży naraz? W zasadzie tak. No bo jeżeli mówimy o dziale marketingu, to do działu marketingu potrzebne są osoby, które mają pewne predyspozycje, i często te predyspozycje się zazębiają z tym, co jest potrzebne do, do działów handlowych. Na pewno nie każdy się nada, no bo będziemy mieli na przykład w dziale marketingu, będziemy mieli osobę, która ma mocniej taki introwertyczny charakter mm. i która jest skupiona na przykład na kwestiach technicznych albo kwestiach kreatywnych. I ta osoba będzie takim typowym, typowym marketingowcem, który często nie ma tego styku bezpośrednio z klientem. Natomiast może się zdarzyć z drugiej strony, właśnie, że ktoś będzie miał większe takie predyspozycje interpersonalne. Natomiast nie będzie się dobrze czuł w kwestiach technicznych, i wtedy no, w dziale marketingu też może spełniać tylko określone role. Nie może być takim uniwersalnym marketingowcem. A taka rola, powiedzmy, uniwersalnego marketingowca często się trafia szczególnie w mniejszych firmach, gdzie mamy człowieka, orkiestrę, który nagle musi ogarnąć media społecznościowe, który musi wiedzieć, w jaki sposób skonfigurować kampanię PPC. Także musi umieć bardzo dużo takich rzeczy, natomiast handlowiec jednak jest taką osobą, która przede wszystkim musi potrafić złapać ten dobry klient, dobry kontakt z klientem, taki bezpośredni. Okej, okay. wiesz co, pytam, bo ja się przez pewien czas zastanawiałem, czy przypadkiem nie jest to przyszłość tego łączenia marketingu i sprzedaży, bo ja mam taki problem z tym, że to z tym łączeniem, że marketing i sprzedaż powinny być razem, to, to podejrzewam, że każdy z słuchaczy, Niejednokrotnie słyszał, i to w wielu różnych wersjach. Mm -hmm. I myślę, mm -hmm. że tak, no wiesz, z prawdziwego życia, nie, największe wyzwanie brzmi, no dobra, tylko jak to połączyć? No to, no to, no to tak jak już wspomniałeś, nie? ci ludzie być może powinni siedzieć w tym samym pokoju. Bardzo mi się podoba pomysł tego, żeby marketingowiec został handlowcem na miesiąc, żeby zrozumieć w ogóle wyzwania tamtego działu i mm -hmm. odwrotnie. Handlowiec został marketingowcem, żeby zrozumiał po, cho po cholerę w tym wszystkim jest ten Facebook, żeby zrozumiał po co w tym wszystkim są jakieś PPC, w ogóle o co chodzi, żeby przynajmniej wiedział, w którym kościele dzwoni, bo mam takie poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, zaraz się dowiemy, że najbardziej wartościowe rzeczy w ogółem firmach, w sprzedaży, w marketingu, w ogóle w biznesie, zazwyczaj powstają na styku różnych rzeczy. Co mam na myśli? Mam na myśli to na przykład, że sama firma doradcza nie jest konkurencyjna, ale firma, która jest doradcza i specjalizuje się tylko w sprzedaży, już zaczyna być konkurencyjna, bo tutaj na styku doradztwa i sprzedaży robi się jakaś mikronisza. Ale jak firma jest na przykład doradcza w sprzedaży i w marketingu, to już jest styk trzech rzeczy i w środku znowu tworzy się fajna, fajna wartość. A jak jeszcze na przykład specjalizuje się w IT, to na przykład stworzyliśmy coś bardzo unikalnego, bo istniejemy na styku czterech Czterech rzeczy osobnych zdawałoby się. I tak samo jest w marketingu i sprzedaży, że mam poczucie, że te najbardziej skuteczne, najbardziej e, konwertujące kampanie powstają gdzieś tam, właśnie na styku sprzedaży i marketingu na styku, gdzie większość firm nie przekazała sobie tych informacji, o których Ty mówiłeś, że mhm. klient w tamtym województwie miał taki i taki problem. Myśmy wymyślili, jak go rozwiązać. Hej, zamieńmy to na taką i taką kampanię, dotrze to szybko do tych ludzi i będzie fajnie. A jeszcze już w szczególności, jak na przykład wchodzimy w kampanie prospektingowe, gdzie handlowiec dzwoni i pisze, wiesz, synchronizowany z działem marketingu, który w tym samym czasie robi działanie do, do, do tych firm, no to. Robi się z tego jakaś w ogóle sprzedażowa, e, sprzedażowa machina, nawiązując mm -hmm. do naszego szkolenia online. Natomiast wiesz, pytanie, na ile właśnie na styku tych dwóch bytów jest to, co nas najbardziej interesuje? Tak, no bo jeżeli mówimy o tym, że na przykład handlowcy powinni pracować w dziale marketingu i, i na odwrót. To czasami nawet nie trzeba iść tak daleko, bo to jest jakby kusząca perspektywa, natomiast w świecie idealnym nie zawsze są warunki, żeby coś takiego zrobić. To znaczy albo mamy małe działy handlowe, gdzie nie możemy poświęcić handlowca, żeby bardziej się skupił na marketingu przez jakiś czas. Albo w drugą stronę mamy na przykład małe działy marketingu, które są bo mamy mamy takie osoby w działach marketingu, które na przykład nie czują się kompletnie w roli handlowca i to mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na nasze wyniki finansowe. No istnieje takich dużo przeszkód organizacyjnych, ale tak, nawet się, nie, nie się na dzień zamienią. Tak, tak, no ten jeden dzień już będzie lepszy niż nic. Natomiast Dokładnie. wydaje mi się, że takim fajnym nawet zabiegiem, który też będzie dużo lepszy niż nie robienie niczego w tym kierunku, to jest połączenie właśnie ich w jeden pokój. Albo żeby chociaż w dziale marketingu, w tym pomieszczeniu, w którym pracuje dział marketingu, znalazło się jeden lub dwóch handlowców, Którzy też będą mieli jakiś głos podczas tworzenia kampanii, podczas burz mózgów, które gdzieś tam się odbywają w dziale marketingu, bo to jest bardzo cenne. Handlowcy wnoszą dodatkową perspektywę, której po prostu na co dzień dział marketingu może nie mieć, jeżeli chodzi o różne pomysły. Dział marketingu też bazuje jakby na dotychczasowych doświadczeniach, natomiast w momencie, gdyby na przykład tak nawet rotacyjnie wprowadzać jakiegoś handlowca do pokoju działu marketingu, który byłby Takim dodatkową bazą pomysłów, dodatkową osobą, która gdzieś filtruje te rzeczy i jest Kusy w stanie piu. powiedzieć tak, takim, takim, no też takim głosem rozsądku, który powie: Słuchajcie, wymyśleliście komunikat marketingowy, który kompletnie nie trafi do moich klientów, bo ja wiem, że jak z nimi rozmawiam, to oni po prostu, to ich nie interesuje. Ich interesuje. Ten punkt, ten punkt i ten punkt. I to może być coś, na czym moglibyśmy się skupić w najbliższej kampanii zobaczyć, w jaki sposób ona będzie konwertować, w jaki sposób ona będzie działać. Hmm. Powiem ci też, że hmm, ja jestem w ogóle fanem tworzenia czegoś na kształt SLA. Pomiędzy działem sprzedaży i działem marketingu. Bo zauważ, że w tej naszej kłótni na początku, ja miałem dużo pretensji o to, że, że twoje lidy są bez sensu, a ty miałeś do mnie dużo pretensji o to, że nie odzwaniam do tych lidów na przykład, albo że nie robię notatek. Mhm. I, i, I chyba fajnie jest tworzyć sobie takie SLA na zasadzie takiej, że ja jestem działem marketingu i ja chętnie będę generował lidy, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeżeli wy jako sprzedaż zobowiążecie się, że, do, że każdy taki lid do 24 godzin doczeka się kontaktu na przykład, nie? I jakby w przeciwnym wypadku, po co ja mam te leady w ogóle generować i do czego się tam starać? I teraz też dział sprzedaży może wymagać od marketingu znowu, że jak my wam do marketingu damy znać, że coś jest nie okej, okay, no to wy też do skończonego czasu tygodnia, dwóch wprowadzicie poprawki do kampanii, żeby takich, takich rzeczy na przykład nie generować, albo żeby generować inne. Pytanie, czy z takim SLA się spotkałeś między działami? Wiesz co, bardzo rzadko z czymś takim można się spotkać, dlatego że pomimo sformułowania pewnych takich obiektywnych metod pomiaru działań między, między tymi dwoma działami, to nadal operujemy w takiej dosyć dużej dawce takiej subiektywności. No bo w momencie, kiedy tak, w momencie, kiedy lead trafia do działu sprzedaży, to bardzo ciężko. Tak, obiektywnie stwierdzić, czy on jest dostatecznie dobry, czy jest dostatecznie rozgrzany, żeby w tym momencie zasługiwał na kontakt. Może się okazać na przykład, że w momencie, kiedy pójdziemy do działu handlowego i powiemy: Chłopaki, mamy teraz podpisany taki tutaj SLA z działem marketingu, i teraz Wy jak dostaniecie lead, to nieważne ile macie pracy, on musi zostać obsłużony w ciągu 24 godzin. Ale marketing nam na mhm. przykład za to obiecał, że nie wypuści nam słabych lidów, takich niekwalifikowanych albo takich, które czegoś nie spełniają. Typu na przykład mhm. my w sprzedaży powiedzieliśmy, że lidy z Gmailem w, w, w mailu to po prostu nigdy nie konwertują. I na mhm. przykład dogadaliśmy się z działem marketingu, że w zamian za to, że my do 24 godzin zadzwonimy, dział marketingu będzie nam wysyłał tylko określony rodzaj leadów. Nie? Mhm. Na przykład ja się Tykam w organizacjach z takim, teraz nawet mam w głowie taką jedną organizację, który dział marketingu wymyślił sobie, że dla każdej osoby, która ściągnęła katalog ze strony, to to już jest lead. No i dział sprzedaży tam chodzi mówi, słuchajcie, no ale to przecież to nie są leady, niektórzy z tych ludzi ściągają sobie ten katalog z ciekawości czystej, w ogóle nie są gotowi na rozmowę z handlowcem. I no, a marketing mówi: Ale tutaj to są bardzo ważne lidy, bo my tu cel lidów musimy spełnić. No i wiesz, i to jest, to jest typowy przykład tego, że cele jednego i drugiego działu nie są ze sobą zbieżne, tylko są rozbieżne. Że tak, ci też. po prostu, ci mają, ci mają szybko dzwonić, ale tak naprawdę marketing nie jest zainteresowany tym, żeby generować lidy, do których warto dzwonić. Tak, wiesz co myślę, że powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Powiedziałeś o tym, że ten dział sprzedaży dał komunikat, czy. czy czy przekazał marketingowi, że według ich doświadczeń kontakty z Gmaila w ogóle nie konwertują. Tak. I, I to jest moim zdaniem to jest kluczowa jakby kwestia w tym wszystkim. bo bardzo często spotykam się z tym, że dział marketingu nie ma nawet takich informacji. To znaczy, że spotyka się po prostu z taką barierą po drugiej stronie. wysyła, wysyła lidy w jedną stronę, i potem nie dostaje żadnej informacji zwrotnej, bo te, te dane po prostu nie są uporządkowane. nie? W momencie, kiedy mamy taką współpracę, gdzie jest taka informacja zwrotna, kiedy dział marketingu dostaje jakby w zwrotce informacji o tym, co działa po drugiej stronie, a co nie działa, to już mamy takie przyjawy tej zdrowej komunikacji. To znaczy tego, że coś jednak wychodzi i tak naprawdę po stronie działu marketingu właśnie powinna być wtedy prawidłowa reakcja. Czyli powinien wykorzystać te informacje i właśnie zamienić się na najlepiej konwertujące lidy. Ale wiesz co, właśnie ja mam takie wrażenie nawet, że w sytuacji, którą teraz opisaliśmy, czyli że marketing generuje jakieś leady i on nie wie, czy tam coś konwertuje, czy nie konwertuje, bo ja mhm. wiem, że się z tym spotkałeś, ja się też z tym spotkałem naście, dziesiąt, set razy, że jakby marketing coś tam, jakby trochę to wygląda tak, jakby oni siedzieli w takich dwóch pokojach po dwóch rogach firmy, i z jednego mhm. pokoju ktoś za piłką do drugiego i niech się martwią. I, i tak wiesz, przerzucają się. Totalnie jestem przekonany, że trzymanie takiego układu w firmie jest po prostu bez sensu. To de facto, jeżeli ktoś nie planuje tego zmienić, to dzisiaj można by pozwalniać cały dział marketingu, no bo przecież działu sprzedaży nie zwolnimy, bo wszyscy przedsiębiorcy są jakoś tak bliżej do działu sprzedaży, no bo oni są tacy bardziej konkretni zazwyczaj, a ten dział marketingu robi jakieś dziwne rzeczy. Jak dla mnie, jeżeli to tak wygląda, że tamtej komunikacji nie ma, to serio lepiej przerwać te cierpienie, bo to i tak nic dobrego z tego nie będzie. Tak, tak. Ja, mi się też wydaje, że to wynika z tego, zresztą sam wiesz, w jak często powstają działy marketingu w firmach, to znaczy jaka jest procedura powstawania działa, działu marketingu. Od początku mamy jakąś sprzedaż i jakby ten dział handlowy, on się tworzy naturalnie. Po prostu potrzebne są osoby, które będą w stanie zamykać deale i będzie, będą w stanie e, sprzedawać w taki sposób, żeby firma po prostu mogła funkcjonować. Na początku pewnie sprzedaje sam twórca, potem e, kogoś zatrudnia, żeby pomógł w tej sprzedaży, bo zaczyna firma. Ma rosnąć. W pewnym momencie ona urasta do kilku, może nawet kilkunastu osób i zaczyna się myślenie, w jaki sposób teraz dalej rozwinąć działalność. I no jednym marketing. z takich kierunków, tak, to jest oczywiście zróbmy marketing, bo nie wiem, bo na przykład już ten handlowiec, który był dedykowany do Facebooka, to już stwierdził, że nie ma czasu albo że prowadzi to w taki sposób, że to już się po prostu nie da na to patrzeć, więc teraz potrzebujemy kogoś, kto się z tym zajmie w profesjonalny sposób. I powstaje taki taki przeszczep, tutaj przychodzi jakaś osoba z mniejszym lub większym doświadczeniem w marketingu i tworzy dział marketingu, który niejako staje się po prostu takim dodatkowym elementem firmy. I robi prezentacje I, dla handlowców. Tak, ulotki, ulotki, karty produktowe, no, jest takim działem usługowym, który ma za zadanie właśnie obsługiwać media społecznościowe tak, żeby coś tam się pojawiało. I ma, tak. I ma tworzyć ulotki, prezentacje, tak żeby to ładnie wyglądało, kiedy handlowcy się spotykają z klientami. I, i tutaj już mamy zalążki tego myślenia, o którym mówiłeś, nie? czyli jakby nie ma jakby tej synergii pomiędzy dwoma działami nie ma przyjęcia odpowiednich celów, nie ma zbudowania odpowiedniej komunikacji, tylko w pewnym momencie na przykład ten dział już nie daje rady robić tyle ulotek, ile powinien robić, pojawiają się jakieś kolejne pomysły, na przykład marketingowiec się rozwija i ma pomysł na to, żeby zacząć tworzyć jakieś kampanie w, na Facebooku albo w Google'ach, po prostu tej roboty mu przybywa, on nie daje rady i wtedy zaczynamy budować większy dział złożony z trzech, czterech, pięciu osób i ten dział cały czas trzyma te nawyki, które miał jeszcze wcześniej, kiedy była tylko jedna osoba, kiedy to był taki dodatkowy dział usługowy, i w pewnym momencie dopiero przychodzi taka refleksja coś tu nie działa. To znaczy mamy dział, który ma kilku specjalistów, wydajemy dużo pieniędzy na różne działania, natomiast coś nie działa, i teraz tak naprawdę trzeba właśnie się cofnąć do tych korzeni i jakby zbudować od nowa procedury, o których rozmawiamy. Tak, ale to właśnie dlatego my chyba często jako firma wchodzimy w takim etapie, bo ktoś po prostu rozkłada ręce i mówi, nie wiem, a nam jest znowuż łatwiej wejść z zewnątrz i to wszystko pozamiatać, posprzątać i poukładać tak, jak powinno być poukładane, ale abstrahując od tego, mhm. w tym podcaście jest taki odcinek o software house'ach, w którym ja mówię, że jednym z błędów jest to, że ludzie w software house zatrudniają najpierw handlowca i podejmuje tam taką, taką hipotezę, że, że to marketingowiec powinien być pierwszą osobą zatrudnioną do takiej firmy, o której wspomniałeś, która rośnie. Bo yy... I ja też widzę to na, na przykładzie naszej firmy, że u nas najpierw był marketing. <gryw> najpierw hmm. był marketing, który wiesz, weryfikował różne hipotezy, że w ogóle mamy dobry pomysł na komunikat, że w ogóle pomysł na tą firmę jest jakkolwiek dobry. Łatwiej było to przetestować marketingowo i później, jakby do firmy, mark, która, która, która jakby jest do szpiku kości marketingowa, dobudowywać ludzi, którzy sprzedają ewentualnie. Natomiast my. Po wieki wieków Amen będziemy firmą, która zajmuje się marketingiem. W sensie takie mam poczucie, że, że do tego będą dochodziły metody sprzedażowe. I bardzo zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że jak zaczniesz odwrotnie i tam masz już trzech, czterech, pięciu handlowców i wytworzyła się organizacja, w której jest kult sprzedażowy, że trzeba po prostu wydzwonić tych ludzi, pozyskać, pojechać na spotkanie i zdobyć, to tam chyba po, po wieki wieków Amen będzie się wydawało, że te różne dziwne, śmieszne rzeczy w internecie są po prostu różne, dziwne i śmieszne. Pytanie, czy Twoim zdaniem powinno się najpierw zatrudniać marketingowca w takim razie? Tak, myślę, że to jest jakby bardzo ciekawy kierunek, natomiast jest też taki, trzeba przyznać, jest nieintuicyjny, prawda? Bo e, tak, bo jednak zawsze się wychodzi od sprzedaży. Jeżeli nie ma sprzedaży, to nie ma firmy. Jak w momencie, kiedy e, zawsze się mówi o tym, że ok, zakładamy firmę, jeżeli chcemy założyć na przykład taką na początek jednoosobową działalność, no to najlepiej już mieć jakichś klientów. Jeżeli masz już jakieś szanse na sprzedaż, no to wtedy zakładasz firmę i to formalizujesz w pewien sposób. Jeżeli tego nie masz, no to, to jakby ciężko mówić o tym, żeby jakby wchodzić w ten temat i teraz inwestować pieniądze po to, żeby otworzyć firmę, która, w której realia, jakby nie będzie spełniała realnych potrzeb na rynku. I teraz zatrudnianie marketingowca w tym momencie, właśnie jest takie nieintuicyjne, no bo jeżeli mamy pierwsze, pierwszą sprzedaż i, i jakby założenie tej firmy się opłacało, firma rośnie, no to ciśnijmy tą sprzedaż, bo bez sprzedaży ta firma nie będzie rosła. Więc zatrudniamy kolejnych handlowców, no i właściwie ten scenariusz, o którym opowiadałem wcześniej, on się znowu pojawia. A... Ale to czekaj, czekaj, krótki komentarz. Tak. Ten problem wynika z tego, że ludzie nie postrzegają działu marketingu właśnie jako działu sprzedaży. Że tak naprawdę, jak zrobisz dobry marketing, to on może przeprowadzić twojego kupującego na, na, na całej ścieżce procesu zakupu przecież. Tak. I wiesz, i, i tak naprawdę to i, i jakby zaprosić słuchaczy do Sellwise i e, jakiegoś handlowca na przykład, który nas słucha, i dać te lidy, na których my pracujemy, też często z nimi rozmawiasz, to w większości to są ludzie, którzy dzwonią, kupić. Nie tam rozmawiać, przyszedł do mnie tu przyjechać, tylko dzień mhm. dobry. Słuchałem tego, widziałem to, zapoznałem się z tym, bardzo mi się to podobało. Tam to było ciekawe, tam to mi się nie podobało. Tutaj potem wszedłem na stronę, przeczytałem, dowiedziałem się, jak działa sama usługa, kiedy możemy zacząć, ile to kosztuje, bo to są dwie informacje, których mi brakuje. I to jest też problem, że ludziom się wydaje, że ten dział marketingu właśnie to jest tylko i wyłącznie sposób na generowanie jakichś leadów, czyli ludzi, którzy może z nami pogadają, może z nami nie pogadają. Natomiast mhm. dobry marketing to jest marketing, który pokrywa Całość procesu zakupu klienta i potrafi klient wyskoczyć na samym końcu, który chce tylko kupić. I na koniec, i ja się często śmieję, ale u nas w Service jest taka zasada też w sprzedaży, że my nie sprzedajemy, tylko pomagamy tym ludziom kupić. Dajemy im takie informacje, których na koniec po prostu potrzebują. Staramy się to zrobić szybko, sprawnie, ale tam sprzedaży za dużo nie potrzebujemy już w tych rozmowach zazwyczaj. Tak, myślę, że tutaj w pełni się zgadzam z tym, co mówisz. Ja tak, jak mówiłeś, to cały czas się zastanawiałem, jakby skąd tego wynika, skąd wynika taki proces działania, że właśnie najpierw handlowcy, a nie wejść jakby równomiernie w dwa tematy. Ja Mam po prostu znaczy, no, też mi się wydaje właśnie, że wydaje mi się, że wiem dlaczego. Znaczy, moim zdaniem to jest trochę tak, że ten przedsiębiorca, który na początku rozkręca tą firmę, który jest takim pierwszym handlowcem, marketingowcem, logistykiem, wszystkim właściwie w jednym, on też w pierwszej kolejności szuka osób, które są jak najbardziej podobne do niego, jeżeli chodzi o sposób działania. Dokładnie e, tak. Tak i najczęściej właśnie, że chce po prostu delegować swoje obowiązki i dlatego w pierwszej kolejności myśli właśnie o handlowcach, bo potrzebuje po prostu kontaktu ze zwiększającą się liczbą klientów. Natomiast ten marketing to zawsze, zawsze znaczy no w wielu przypadkach, jest po prostu pewne, pewne takim tajemnicą, takim działaniem trochę enigmatycznym. Nie do końca wiadomo, co tam w tym marketingu będzie się działo, bo to nie jest to, co robiliśmy do tej pory. To nie jest tak, że kontaktowaliśmy się z tym klientem bezpośrednio, tylko tam dochodzą, dochodzą pewne procesy, które trzeba wziąć pod uwagę i które będą działały nieco inaczej niż wszystko do tej pory. No bo od ilu lat w Polsce rozwija się sprzedaż jakbyś miał strzelić? No pewnie dokładnej liczby nie, nie podam, ale podejrzewam, że od dwudziestu kilku lat może się Dokładnie. rozwijać. No właśnie, a marketing? Ile byś powiedział, że marketing się rozwija? Ale tak naprawdę w B2B? Nie mówimy o B2C? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że takie prawdziwy, prawdziwy marketing B2B to jest w Polsce. Myślę, że tak może od, od no mniej niż 15 lat, 12 może, gdzie pojawiły się jakieś pierwsze takie podchody pod marketing B2B, który mógłby być nazwany tak w ten sposób. Tak, ale, ale myślę, że taki prawdziwy rozwój marketingu B2B to jest melodia ostatnich 5, 6, 7, mm. 8 lat może. Mm -hmm. I teraz wiesz, no, no to jest tak, jak wyobraź sobie, że jestem biegaczem, który biega od 20 lat, a ty nagle do mnie przychodzisz i mówisz, że, że można jeździć rowerem. No i patrzy na ciebie jak na kosmitę, jakieś dziwne, dziwne, dziwne urządzenie na dwóch kołach, przecież człowiek zaraz się na tym przewróci, to przecież bez sensu mm -hmm. wolebnie. Mm -hmm. I, I tak postrzegam ten problem rzeczywiście, że ludziom jest po prostu dużo, 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 dużo bliżej do marketingu. Zresztą e, nie trzeba patrzeć daleko. Wystarczy spojrzeć też na klientów, których my, my obsługujemy, że tak naprawdę e, wciąż nawet wielu naszych klientów nie daje się przekonać do tego, żeby zainwestować w marketing. E, mm -hmm. A jeżeli się godzą zainwestować w marketing, to zazwyczaj poznają Ciebie. Tak. Tak, tak. No tutaj tutaj jakby właśnie poznanie tej perspektywy, zrozumienie tych procesów jest najważniejsze, bo w momencie kiedy ktoś zrozumie na jakiej zasadzie to może działać, to wtedy dopiero zaczyna doceniać tego typu działania i no i chętnie to wdraża w swojej firmie. No dobra, a powiedz mi, tak już na sam koniec tego odcinka, z jaką taką główną myślą chciałbyś zostawić naszego słuchacza po naszej dyskusji? Ja myślę, że to jest trochę tak, że najważniejszą myślą jest to, od czego zacząłem. To znaczy, że działy marketingu i działy handlowe powinny się ze sobą komunikować i próbować zrozumieć jakby swoją perspektywę i swoje cele nawzajem. Bo jeżeli nie będzie podjęta taka próba, to nie będzie tej dobrej, jakby tutaj intencji, dobrych zamiarów z obu stron. To bardzo ciężko będzie to wyprostować na poziomie takim organizacyjnym. Prawda. Prawda, ja się dołączam do tej myśli na koniec odcinka. Mam nadzieję, że część z Was nasza dyskusja i też szczególnie kłótnia na początku zainspirowała do tego, żeby w jakiś sposób, jeżeli macie sprzedaż i marketing, ułatwić komunikację tych zespołów i je ze sobą połączyć. A jeżeli nie macie marketingu. To być może słowa moje i Karola zmotywują Was do tego, żeby spojrzeć w tym kierunku i poznać te tematy. A my z Karolem za tydzień, dwa lub trzy, jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, pewnie wrócimy z kolejnym odcinkiem, w którym wyjaśnimy jakieś takie najbardziej uncharted terminy z marketingu B2B, żeby też ludzie, którzy w temat chcą się wgłębić, żeby po prostu było im łatwiej. Co ty na to, Karol? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest taki będzie fajny odcinek, do którego będziemy mogli odsyłać naszych słuchaczy, żeby mogli się zapoznać najpierw z terminologią i z niuansami, a później znacznie łatwiej będzie porozmawiać o tym, w jaki sposób można coś zrobić w ich firmie. Wielkie dzięki, Karol, za rozmowę w takim razie. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. W podsumowaniu mam dla Was kilka informacji. Część z Was pisała do mnie pytając o co chodzi z tym szkoleniem machina B2B i czemu to szkolenie ma taką dziwną nazwę. E, otóż nazwa nie miała na celu pokazania, że tworzymy jakąś machinę, która będzie, e, która będzie nie wiem, pozyskiwać klientów ponad miarę i w ogóle. Tylko nazwa miała symbolizować to, że jakby wy wyjdziecie z procesami i że to nie będzie tak, że sprzedaż jest. Jest, jest jakby takim chaosem, tylko po prostu sprzedaż jest procesem, który gada ze sobą. Ta, ta, ten marketing to zależy od prospectingu, ten prospecting to zależy od sprzedaży. I machina B2B jest rzeczywiście szkoleniem, które pomaga sobie procesowo te trzy obszary ułożyć: czyli marketing, pozyskiwanie i później samą sprzedaż. Do klienta. Jest to dalszy ciąg przygód przedsiębiorców, kanału YouTube'owego, na którym możecie znaleźć nasze odcinki eksperckie, i też Machina B2B bardzo silnie rozszerza wszystko, o czym jest tam mowa. No i też Machina B2B jako, jako szkolenie powstała dla osób czy dla firm, które nie mogą sobie pozwolić na nasz consulting, więc to też było, było z naszej strony coś takiego, że kiedy trafia do nas firma mała lub mniejsza, której po prostu no, budżetowo nie jesteśmy w stanie pomóc, bo, bo to jakby nie może, nie ma szansy zadziałać, to właśnie dla tych osób powstała machina B2B, po to, żeby w możliwie krótkim czasie, jednego dnia i tych czterech odcinków na przygodach przedsiębiorców, rzeczywiście dać dużo wartościowej wiedzy, która co do zasady ma pomóc tym ludziom na tyle, żeby za rok, za dwa wrócili do nas już jako rozwinięte firmy, żebyśmy pomogli im rozwijać swoje firmy dalej. Więc jeżeli zastanawialiście się nad naszym doradztwem, ale ale, jakby budżetowo niestety nie ma prawa to działać, no to co do zasady, stworzyliśmy machinę B2B właśnie dla Was. I pod adresem saluweis.pl/łamane na machina znajdziecie szczegóły. Tam jest też dużo odpowiedzi na pytania, czym konkretnie ta machina jest. I z innej strony, patrząc, jesteśmy też świeżo po naszym szkoleniu Nowoczesny Prospecting, które już od dłuższego czasu się odbywa. To już była trzecia jego edycja. Trzecia edycja z zapełnioną salą, gdzie się skończyły bilety. Trzecia edycja z bardzo zadowolonymi uczestnikami. Więc jeżeli planujecie sprzedażowo pozyskiwać klientów, no to na selwis.aplomany na prospecting znajdziecie czwartą już edycję, która odbędzie się w październiku we Wrocławiu. I no, tam już jest o tyle łatwiej, że możecie porozmawiać lub zobaczyć opinie prawdziwych ludzi, prawdziwych słuchaczy podcastu, którzy na tym szkoleniu byli, którzy podawali jako główną zaletę to, że żadna informacja na tym szkoleniu nie powtarza się z podcastem. Są na nim same nowe informacje. Tyle e, słowem, wste, słowem podsumowania, a nie wstępu, cóż ja mówię. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli teraz słuchacie tych słów, to znaczy, że naprawdę słuchacie naszego podcastu. No bo, żeby słuchać podsumowania, e, no to, to trzeba mieć dużo w sobie wytrwałości i samodeterminacji, więc bardzo za to dziękuję. Że teraz słuchasz, słuchaczu tych słów, e, wiedz, że masz moją wdzięczność. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień, w kolejny poniedziałek. Dobrego tygodnia, cześć.